Cześć kochani, robimy dzisiaj omlet bogaty w witaminę D z łososiem wędzonym. Zaczynamy! Przyszedł czas, kiedy musimy suplementować witaminę D, ale pamiętajcie, że wszystko powinniśmy czerpać z pożywienia, dlatego ja dzisiaj przygotowuję omlet, który będzie się składał przede wszystkim ze składników bogatych w tą witaminę niezbędną dla naszego zdrowia. Pierwszy składnik bogaty w witaminę D to oczywiście jajka. Użyjemy dwa jajka, one są rozbite widelcem porządnie. Do środka dodajemy oregano, trochę soli, ale nie za dużo, bo będziemy mieć wędzonego łososia. Troszkę pieprzu, szczypiorek, bo im więcej zielonego, tym lepiej. I mąkę orkiszową. Wszystko dokładnie mieszamy. Nasz omlecik smażony będzie z dodatkiem niewielkiej ilości oleju rzepakowego. Wlewamy nasze ubite jajko. Pamiętajcie o bardzo małym ogniu, żeby omlet się nie spalił, a bardzo fajnie ściął również z góry. Do tego potrzebna jest przykrywka. Przykrywamy patelnię i zostawiamy do całkowitego ścięcia się omleta. Jeżeli mamy prawidłowe stężenie witaminy D we krwi, wystarczy, że suplementujemy od października do końca kwietnia 2000 jednostek witaminy D. Natomiast jeżeli mamy jej niedobór, polecam 4000 jednostek witaminy D. Jeżeli jesteśmy na przykład na diecie roślinnej lub mamy ryzyko niedoboru witaminy D, niskie jej stężenie po prostu we krwi, suplementujemy tą witaminę przez cały rok. Suplementacja witaminy D zależna jest również od naszego stanu zdrowia i naszej masy ciała. Osoby z nadmierną masą ciała potrzebują wyższą suplementację. Nasz omlecik jest już gotowy. Na omlet posypuję parmezan bogaty w witaminę D. Fajnie się rozpuści. Następnie plasterki wędzonego łososia. Tłuste ryby morskie zawierają bardzo dużo witaminy D. Garść rukoli, bo nie możemy zapomnieć o zielonym. Pomidorki koktajlowe. I ostatni składnik, trochę do pochrupania, pestek dyni. Omlet pięknie pachnie, może to być doskonała propozycja zarówno na śniadanie, ale również na lekką białkową kolację bogatą w witaminę D. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wpadajcie do mnie na Instagram i do zobaczenia. Po inne propozycje bogatych odżywczych posiłków zapraszam Was tutaj.